mówią na nas diabły, smolarze, a jestem wypalaczem węgla drzewnego. Daj tutaj jeszcze jakiś. Ale. Mój rekord był 44 tony. O Jezusie. Ale trzeba kurczę wypalić te 20 ton przynajmniej. Jak jest mniej jak 20 ton, to znaczy, że my za dobrze nie pracowali. To mówi samo za siebie. Dziurek odpalamy piec. Już Dziurek kobuszki chyciły. Za 2-3 godziny zakładamy główny dekiel i dobę se będzie pracował na kominku. I muszę być przy piecu. Przez pierwsze 10-15 godzin prawie nie muszę być. Później już go pilnuję. Ale tą pracę, jak tam tartak czy coś innego. Nikt mi nie zwraca uwagi. Wolność, pełna wolność człowieka. To jest dla mnie ważne. Chyba dla wszystkich. Dlatego tu jest mi bardzo dobrze. No i do takiego pieca wchodzi około 12 metrów przestrzennych drewna. I z takiego pieca wychodzi około tony 200, tony 300 takiego drewna. Dym ma różne odcienie, nie? Jest szary, ale on ma różne odcienie. I on mi mówi, co się w piecu dzieje. Jak już jest niebieski, już węgiel idzie w popiół. I może iść niebieski dym. Przepalić węgla nie można, to już jest strata. No już koniec, Dziurek. Piec wybrany do czysta, do zera. Po robocie. Nowy program Przystanek Bieszczady w poniedziałek o 22:00 tylko na Discovery Channel.